Zupełnie bez powodu. Bez powodu. Chyba śmiał się z nas. Wiesz, jesteś wyjątkowo bystrą lampą. O, dziękuję. Ej, ty! Zdaje się, że jesteście przywiązani do tego dzieciaka. Tak, jest naszym panem. To wzruszające. I myślicie, że lada dzień wróci, żeby znowu pobarszkować, gwiżdżąc wbiegnie tymi drzwiami i wszystko będzie jak dawniej. Słodkie i urocze. Aha. Niewykluczone. No, staramy się być optymistami. Optymiści. Lepiej rozplączcie supę na kablu tego typka. Może byś się wreszcie zamknął. Uważaj, bo się przestraszę. Co zrobisz? Wciągniesz mnie? Zachowujecie się, jakbyście dopiero zeszli z taśmy montażowej. Niech dotrze do waszych chromów, że zostaliście porzuceni. On nas kochał. Właśnie. Co z tego? Jest dzieckiem. Rodzice wyjechali i on też. Transakcja wiązana. Ale może on... Nie wróci, jasne jak słońce. Tak? Rozmawiałeś z nim ostatnio? Może przyjechać w każdej chwili. Naprawdę tak myślisz? Nie do ciebie mówię. Cała wasza banda to w sumie 5 watów albo i mniej. Minęły dobre lata, pora iść na złom. Możesz robić co chcesz. My nie tracimy nadziei. To naprawdę wzruszające. Lada moment wybuchnę płaczem jak niemowlę. Jesteś zazdrosny. Rzeczywiście, o kilku mazgajów. Co? Tak, bo pan nigdy się z tobą nie bawi. Bo utknąłeś w ścianie. A więc znowu wracamy do tego głupiego bezruchu. Wydaje się wam, że nie wiem, co się dzieje w tym domu. Doskonale wiem. To spisek. A każdy z was, niskowatowców, bierze w nim udział. Uważacie się za lepszych ode mnie tylko dlatego, że możecie się poruszać. Nie jestem kaleką. Zostałem tak zaprojektowany. Muszę tkwić w tej głupiej ścianie. Nic na to nie poradzę, że dzieciak był za mały, żeby sięgnąć do moich gałek. Nie chcieliśmy. Przestań. Nie wypełnię obowiązki. Dość. Nie. Zaczekaj.